Rzeczywiście, w końcu ta kluczowa faza sezonu zaczęła się. Wiedzieliśmy, że jest to dość niebezpieczny okres. Te ostatnie dni oczekiwania właśnie, gdzie mieliśmy zapewnione już pierwsze miejsce w rundzie zasadniczej. Przeplatane mecze bardzo ważne Ligi Mistrzów z tymi meczami mniej istotnymi w Plus Lidze. I było to widać po nas wczoraj, że troszkę myślami chyba byliśmy już w finale, do którego wszyscy nas kierowali bardzo mocno. My sami też chyba myślami już właśnie chcieliśmy zagrać ten finał, a wczoraj w półfinale dużo, dużo ciężej było nam się zebrać do kupy i dzisiaj czuliśmy się o wiele lepiej. Myślę, że emocji było trochę więcej nawet, bo jednak każdy punkt ważył o wiele więcej niż w meczu półfinałowym. Moim zdaniem, szczególnie w tym drugim secie, to ja osobiście odczuwałem emocje na o wiele wyższym poziomie, nie wiem jak Olek. Tak, myślę, że dzisiaj naprawdę były ogromne emocje, ale wyszliśmy dzisiaj bardzo skoncentrowani, byliśmy pewni siebie. Wspieraliśmy się w każdym trudnym momencie, których na szczęście nie było wiele. I najważniejsze jest to, że trafiliśmy z najlepszą formą na niedzielę. Przeszliśmy w sobotę ciężki mecz, a w niedzielę zagraliśmy najlepszą siatkówkę, także to jest najważniejsze. Widzieliśmy, że dużo osób kreuje właśnie Jastrzębian na faworytów dzisiejszego finału. Przez to, jak dobrze wczoraj zagrali. Nie wnikam, czy to oni tak dobrze zagrali, czy Gdańsk zagrał dużo słabiej niż do tego przyzwyczaił. My rzeczywiście troszkę męczyliśmy się z zawierciem i z własnymi słabościami, a dzisiaj widać było, że bardzo czekaliśmy już na ten finał. Wszyscy czuliśmy się o wiele, wiele lepiej niż we wczorajszym meczu, poczynając od poczucia takiego samopoczucia fizycznego przez po prostu grę i ogarnianie całej taktyki. Dlatego tak ten mecz wyglądał. Przetrzymaliśmy trudne momenty, które były na początku, a później nasza gra wyglądała już dużo lepiej. Myślę, że właśnie koncentracja i ta gra, nasza cierpliwość, nasz system gry tutaj nam bardzo pomagał i to zachowanie chłodnej głowy w ważnych momentach. Myślę, że drugi set i jego końcówka była przełomowa dla przebiegu całego meczu. Tak jak Olo mówi, myślę, że szczególnie w tym drugim secie, kiedy byliśmy bardzo blisko z wynikiem w secie na przewagi, Jastrzębie próbowało nas przełamać i im się to nie udało i to był zdecydowanie klucz do zwycięstwa całego finału, bo oni wtedy tak naprawdę przestali wierzyć, że mogą z nami wygrać ten finał, a do tego dążymy w każdym meczu właśnie, żeby każdą drużynę, przeciwko której gramy, złamać psychicznie. Oczywiście bardzo się cieszę z każdego kolejnego trofeum, które zdobywam. Jest to fantastyczna sprawa i życzę sobie, moim kolegom, żebyśmy dopisywali jeszcze kolejne trofea na nasze konto. Nie ma nic lepszego. To jest zwieńczenie pracy, którą wykonujemy codziennie. I nikt tego tak naprawdę nie widzi, a tutaj właśnie możemy się pocieszyć i na chwilę zatrzymać, choć już jesteśmy myślami tak naprawdę przy kolejnym spotkaniu.